wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszy vlog będzie z siewu pszenicy, a tak właściwie z końcówki siewu, bo no nie miałem czasu nagrywać. Tato tam zajął się sianiem, ja zająłem się, tak jak widzieliście, a to kurnikiem, a to masarnią, a to jakieś inne pierdoły, jakieś naprawy. Także dzisiaj śpieszymy się, bo jutro ma padać deszcz i chcemy dzisiaj się wyrobić z właśnie wysianiem całego zboża. Mogłem z trójki wystartować. Poprawkę zrobimy. Tutaj dosłownie taki kawałeczek z 70 arów pszenicy. No póki co słońca nie ma. Taki zimny wiatr. Ale nawet jak w pogodę patrzyłem, dzisiaj mamy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Praktycznie do weekendu ma się pogoda popsuć. Tak więc trzeba się śpieszyć, żeby wysiać ziarno, żeby to ziarno dostało wody i żeby zaczęło jak najwcześniej kiełkować. Tak się składa, że dzisiaj jeszcze jadę po pszenicę jarą. Dosłownie tam 200 kg chcę kupić pszenicy, tylko tyle, żeby kury miały co jeść. Także taki kawałeczek pszenicy sobie zasieję. To zboże, które akurat aktualnie sieję, to jest zboże rodziców. Także ja tutaj nic do tego nie mam, jedynie co po prostu, co im pomogę dzisiaj to zrobić, bo tak jak mówię, deszcze idą. I co oprócz tego? Oprócz tego będą ziemniaki, tylko że w mniejszej ilości. Będzie marchew. Jeszcze nie wiem w jakiej ilości, ale będzie. Oprócz marchwi będzie jeszcze... Ogórki będą. Będziemy ogórki siać z Anią. Ania ma całe nawodnienie, jeśli chodzi o ogórki, także o wodę nie mamy co się martwić, bo ogórki będą tutaj posiane blisko domu. Także całe nawodnienie będzie można elegancko przeprowadzić z domu bez kosztów. Bez kosztów bicia studni czy jakichś tam innych ciągania tej wody. Także marchew, ogórki, pszenica dla mnie. No i co? I ziemniaki jeszcze, ziemniaki. Coś tam z ziemniaków się zasadzi, ale nie za dużo. Jeszcze tak przy okazji, jak już jestem na tej łące, ostatnio mogliście... A co to? A, kupa. Ostatnio jak ten, jak mogliście zauważyć, tutaj na tej łące było pełno wody. Cała była zatopiona, także w niektórych miejscach po kolana było wody. Teraz nie ma już nic. Na szczęście wszystko... na początku wiosny były takie przymrozki dosyć srogie i te przymrozki fajnie ściągnęły nam tą wodę. Ten grunt zaczął też przyjmować jej coraz więcej i na dzień dzisiejszy już mamy tutaj fajną sytuację, bo nie ma ani kropli wody. Także wszystko ściągnęło się elegancko. No i cóż, trzeba będzie pomyśleć nad przesianiem tej trawy i nad nawożeniem tej trawy, tak żeby coś z tej łąki było można więcej pozyskać niż w tamtym roku. No w tamtym roku, tak jak widzieliście, jedno wielkie jezioro, tak? Także my, mimo wszelkich dobrych intencji, no, nie byliśmy zbytnio zadowoleni ze zbioru, bo raptem zebraliśmy stąd ze dwie bele siana. Dwie, może trzy? Może trzy, no. Także tak sytuacja wygląda. Przesiać, ponawozić i miejmy nadzieję, że w tym roku pyknie. Tutaj może pojedziemy sobie na jedyneczce, bo przy bruźnie to po co mam łamać sprzęt.
Miałem się tym zająć jutro i miałem to jutro otworzyć, ale powiem wam, że tak mnie ciekawość zżera, że normalnie muszę zobaczyć, jak ten sprzęcior wygląda. Pewnie się domyślacie, co to jest. Mianowicie jest to rozdzielacz. Rozdzielacz taki, który sobie zamontuję przy błotniku. Taka dziwna trochę sytuacja, bo zamawiałem to z Mizara. A tutaj widzę pudełko z Agrobis, ale być może pudełko po prostu jest po czymś innym. A może współpracują ze sobą i handluje, Mizar handluje z Agrobisem. No nie wiem, jakoś tak. Może i pudełko, ciężko wyczuć. No proszę, jaka makulatura. Perła. Nic się nie marnuje, widzę, dobrze. Mamy i nasz cały zestaw. O kurde. Chyba powiem, że to takie dosyć ciężkie jest. No na oko to wszystko waży z 5 kg. 5, a może i lepiej, może z 7. Wstępnie wszystko już miało być przykręcone, no i widzicie, jest wstępnie wszystko zakręcone na swoje miejsce, ale mi jeszcze czegoś brakuje. A co, dobra, najbardziej o na tym mi zależy, no bo generalnie tutaj te dźwigienki będę chciał przykręcić o w ten sposób, bo można by było je od góry też zamontować, nie? Jakbym montował na błotniku, to bym przykręcił u góry, a jeśli montuję przy błotniku z boku, przy kolanie, to sobie będę musiał tak ten rozdzielacz tutaj umocować. No elegancko, wszystko twardo chodzi. Także myślę, że zda to wszystko egzamin. No zobaczymy, zobaczymy. Ponoć wszystko ma pasować. Mi akurat niepotrzebne są takie funkcje jak gdzieś wyjścia hydrauliczne do przyczepy. Mi generalnie potrzebne jest to, aby podnośnik działał, tylny, belka, i do tego jeszcze tur, tak jak wiecie. Także dwie sekcje, jeden będzie od podnośnika, a drugi będzie od tura, i generalnie nic więcej do szczęścia mi nie potrzeba. O, także taki temacik. Wybrałem przewody, tak jak widzicie tutaj, tego typu, dlatego że tam były jeszcze do wybrania były przewody, które były metalowe. Z tym, że ja tam trochę podczytałem, pogrzebałem w internecie i poczytałem, i okazało się, że te przewody metalowe, one są dobre. Z tym, że po prostu trzeba je one nie są po prostu ukształtowane w sposób prawidłowy i trzeba by było je przeginać, naginać, wyginać, żeby je dopasować, a te tutaj, tak jak widzicie, one są giętkie i ja je mogę sobie ułożyć tak, jak mi pasuje. Później wszystkie zepnę ze sobą i gdzieś tam nawet tyrtytką, czy dwoma, czy trzema tyrtytkami gdzieś tam zepnę je tak, żeby nie przeszkadzały przy wchodzeniu, przy wychodzeniu z ciągnika. Także myślę, że zda egzamin. Zobaczymy, jutro tak myślę, że będziemy montować. Produkt polski, proszę ja ciebie, Agrobis. No i elegancko, zobaczymy. Mam nadzieję, że zda egzamin i będzie to wszystko funkcjonować w sposób należyty. Kupiłem jeszcze dzisiaj dwa big bagi jęczmienia. Zobaczcie, jak ładny jęczmień, jak ładnie wygląda. Także taki jęczmień z myślą o tym, żeby przygotowywać właśnie paszę dla kur. Między innymi z tego jęczmienia. Ale też tato coś tam wspominał, że może by coś tam posiać troszeczkę. I jakbyśmy, no generalnie byśmy troszeczkę spróbowali właśnie, jak to jest z tym jęczmieniem, bo gdzieś tam dawno temu ten jęczmień był u nas siany, ale już dawno go u nas nie było. Także może coś tam się zasieje. Zobaczymy. Także dwa bagi, no prawie tonę dzisiaj kupiłem. Także na pewno dla kur no w zupełności wystarczy. Jeszcze pokażę wam pszenicę, którą nabyłem. Tak ona wygląda po zakupie. Czyli widać się dokładnie, że jest zanieczyszczona. I jeszcze owiec się trafia w tej pszenicy, ale mi to zupełnie nie przeszkadza, bo i tak wszystko pójdzie do zmielenia na paszę. Sama w sobie pszenica ładna, gruba, zobaczcie. Tylko zanieczyszczona. Ale tutaj z kolei, jak przelatuję przez młynek,
To zobaczcie, ani jednego zanieczyszczenia nie ma. Młynek robi robotę naprawdę fest. Zobaczcie, jaka czyściutka. Gdzieś tam może coś jeszcze się trafi, ale to już nieznaczna ilość. Wszystko ląduje tutaj w tym wiadrze, o. Cały syf. Także prosta konstrukcja młynka, jak bardzo przydatna. Jeszcze je tutaj ile ląduje na glebie.